Znajdujemy się w miejscowości Zachowice koło Wrocławia. W miejscowości tej powstał krąg zbożowy. O jego odkryciu doniósł nam pewien pilot helikoptera, który przelatywał w piątek nad tym terenem. Dzisiaj mamy sobotę i dotarliśmy w miejsce zdarzenia. Największy krąg ma średnicę 32 metrów. Widać, że jego środek jest nieznacznie przesunięty, bardziej w bok. Teraz dokładnie widać, jak ładnie się zboże układa. Bardzo faliste efekty, które są prawdopodobnie spowodowane właśnie działaniem wyłożenia deską. Do centralnego kręgu przylegają dwa mniejsze. Jeden nie jest połączony ścieżką, który widać na wprost. Bardziej w kierunku zachodnim znajduje się kolejny krąg. Obydwa mają średnicę około 11-12 metrów. Krąg tutaj na wprost połączony jest ścieżką o bardzo kolistym kształcie. Efekt przypomina dosyć kręgi zbożowe, jakie pojawiały się na przestrzeni 2000-2005 w Wylatowie. Więc ewidentnie mamy tutaj do czynienia z działalnością krokmakerów na terenie Dolnego Śląska, co widać zresztą na przykładzie ułożenia kłosów zboża. Kłosy zboża są załamane w wielu miejscach, aczkolwiek nie widać efektów typowych, jeśli chodzi o zgniecenia gruntu. Już prawdopodobnie w momencie, kiedy kręgi były wykładane, podłoże było bardziej suche. W tym momencie mamy mokre, dlatego że w ostatnich dwóch dniach intensywnie padało tutaj na tym obszarze. Środek jest dosyć charakterystyczny. Mamy klasyczne tak zwane gniazdko, a więc powstawanie kręgu centralnego rozpoczęło się od jego krawędzi i zakończyło się przy środku, gdzie tutaj mieliśmy do czynienia z tak zwanym ręcznym wyłożeniem już klasycznego gniazdka, więc zboże jest w wielu miejscach chaotycznie położone i połamane. Reasumując, kręgi zbożowe, jakie zostały odkryte w piątek, a powstały prawdopodobnie z środy na czwartek bądź z czwartku na piątek, są dziełem cropmakerów.